Dzień dobry, witajcie w kolejnym dniu. Jak wczoraj widzieliście, wrzuciłam Wam taki skrót naszego dnia dziecka. Spędziliśmy bardzo miło ten dzień, rodzinnie, aktywnie. Stasiu miał, bo byliśmy na treningu, także było naprawdę super. Wybraliśmy się na trening całą rodziną. Julian był pierwszy raz, więc naprawdę moc wrażeń. Ja też, dla mnie było to duże wrażenie, bo od sierpnia nie byłam ze Stasiem na treningach, dlatego że ostatni raz właśnie byłam w sierpniu, jak już byłam w zaawansowanej ciąży i później już nie jeździłam, no bo Julian był malutki i zostawałam z nim w domu, a Stasiu jeździł z tatą. A dzisiaj mamy kolejny dzień i dla mnie bardzo radosny, bo w końcu idę do fryzjera. Tak się cieszę, tak długo czekałam na ten dzień, że naprawdę cieszę się jak dziecko. Miałam iść do fryzjera już w marcu, ale byłam umówiona, ale niestety zostało wszystko odwołane, bo wybuchła epidemia, no i fryzjer był zamknięty i wszystko. I teraz właśnie nadszedł ten czas, że idę dzisiaj. Więc pokazuję się, zobaczcie, tak wyglądam po pół roku niefarbowania. Odrost po prostu gigant. Końcówki no też już właśnie wymagają odświeżenia, podcięcia. Myślę, że teraz będzie jakaś zmiana, dlatego że zawsze robię jednokolorowy balejaż, taki właśnie jasny, ale z racji, że ten odrost jest teraz tak duży, to myślę, że jakby balejaż tego nie pokryje i zastanawiam się nad zmianą, ale zobaczymy. Mam pewien obraz i pewną wizję w głowie, ale zobaczymy. Pokażę Wam, jak już wyjdę. My już jesteśmy po obiedzie. Jak widzieliście, jedliśmy ryż z mięsem i z warzywami. Zjedzone, ja rozwieszam teraz szybko drugie pranie. Trochę się doprowadzam do ładu i składu i biegnę do fryzjera. Moi drodzy, biegnę ile sił w nogach do tego fryzjera, bo już jest 15, a po prostu musieliśmy się z Przemkiem wymienić przy dzieciach. On wrócił z pracy, ja wyszłam, więc była szybka zmiana i lecę, bo jest za 2:15. Odezwę się później, jak wyjdę. Dzień dobry, witam się z Wami już w kolejnym dniu. Wczoraj miałam Wam się pokazać po fryzjerze, ale wróciłam tak późno, że no już nie nagrywałam nic. I dzisiaj Wam chciałam pokazać. Nie ma szoku, nie ma zmiany. Miała być zmiana koloru, ale po konsultacji z fryzjerem miałam tak duży odrost, że kolor, który sobie wymyśliłam, nie wyszedłby taki, jak miałby wyjść i trzeba by było najpierw ten odrost rozjaśniać, a dopiero później nałożyć tą farbę. A ja już nie chciałam tego robić i tak długo czekać, bo stwierdziłam, że już zrobimy tak jak zawsze. Wróciłam do blondu, zrobiłam odrost blond balejaż w jednym kolorze, ale bardzo gęsty, żeby ten taki dotąd odrost pokryć. I tak zeszło to mi 4 godziny, bo no, był bardzo gęsto nakładany. Ja mam gęste włosy i no tak to zajmuje, tak? Zanim nałoży, farba złapie, zmyje. Ale jestem bardzo zadowolona z efektu. Nie ma zmiany, ale jest ten blond, który lubię, także jest super. Jedyne co teraz pójdę sobie jeszcze kupić, taki fioletowy szampon, którym raz na jakiś czas trzeba ten blond umyć, żeby on nie żółkł, nie zmieniał koloru, ale wygląda to tak. O, tutaj nawet pod takie mam światło, bo jest takie zachmurzenie, że tutaj wygląda tak właśnie żółto, ale jak się ruszy włosami, to one, widzicie, to wszystko zależy od światła, ale tak czy inaczej, żeby nie żółkł, to chcę kupić ten fioletowy szampon. One są obecnie w takim kolorze, także jestem bardzo zadowolona. Będę to pielęgnować, żeby ten kolor się nie zmieniał i
Myślę, że jest ok, ale właśnie chciałam Wam pokazać, jak to wszystko wygląda. Tym oto akcentem będę już kończyć tego vloga, bo on jest dwudniowy. Także dziękuję Wam za oglądanie i dajcie znać, jak Wam się podobał Dzień Dziecka i Dzień u fryzjera z nami.